Unijne wsparcie na ujarzmienie rzeki Modły. Rusza realizacja projektu dotyczącego zabezpieczenia Ostrowca Świętokrzyskiego i gminy Bodzechów przed zalewaniem. Zakres robót przewiduje wybudowanie 4 polderów, które będą odbierały w przypadku przyboru tej rzeczki wodę i częściową modernizację zbiornika Częstocicie. Te wieloletnie starania dzisiaj uwieńczone zostały otworzeniem drogi do realizacji tej inwestycji. Całkowita wartość projektu to 18,5 miliona złotych, w tym dofinansowanie unijne to blisko 16 milionów. W pełni wyposażona karetka specjalistyczna trafiła do uzdrowiska Busko-Zdrój. Pojazd w formie darowizny przekazało Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. Usługi, jakie będą świadczone dla pacjentów, będą na jeszcze wyższym poziomie. Karetka wyposażona jest w respirator, defibrylator i butlę tlenową, co pozwoli na transport pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych oraz kuracjuszy po przebyciu COVID-19. Ponad 20 plansz reprezentujących słynną kolekcję Czartoryskich zawisło na zabytkowym ogrodzeniu Parku Miejskiego w Kielcach. Tego typu formy, takie zewnętrzne, kiedy możemy w reprodukcjach, co prawda, ale pokazać część zbioru Krakowskiego Muzeum Czartoryskich, zawsze ma dużą wartość, tym bardziej, że pewnie nie każdy je widział. Wystawę można oglądać do końca czerwca. Kompleksową modernizację energetyczną przejdą 2 budynki placówki opiekuńczo-wychowawczej w Małachowie. Na inwestycje powiat ostrowiecki pozyskał ponad 1 300 000 zł unijnego dofinansowania. Ponad 100 milionów złotych trafiło dotychczas do świętokrzyskich lecznic i szpitali na walkę z pandemią COVID-19. Placówki mogły kupić i zaopatrzyć a to w środki ochrony osobistej, ale też zakupiona aparatura, choćby respiratory, choćby tomografy, choćby ultrasonografy. Środki na wsparcie ochrony zdrowia pochodziły z funduszy unijnych, budżetu województwa oraz budżetu państwa. Na podbój krainy baśni i bajki. Po przerwie związanej z obostrzeniami pandemicznymi swoją działalność wznawia Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie. Zapraszamy w podróż po baśniowej krainie, gdzie można obejrzeć wystawę Bajkowy Świat i Mały Teatr oraz film w kinie Szkatułka. Trwają negocjacje środków na realizację programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. W ramach podziału głównej alokacji nasz region uzyskał 1 miliard 106 milionów euro. Jak poinformował marszałek Andrzej Wędkowski, województwo zabiega o dodatkową kwotę 444 milionów euro ze środków rezerwy programowej. Ponad 770 tysięcy złotych wsparcia otrzymają 2 ośrodki zajmujące się rehabilitacją osób z niepełnosprawnościami. Dom pomocy w Sobowie to jest powiat opatowski, który otrzymuje dofinansowanie 230 tysięcy złotych. Caritas diecezji kieleckiej otrzyma kwotę 542 tysięcy złotych. W ramach tych środków zostaną wymienione stare windy w 3 obiektach, w Piekoszowie, w Dom Pomocy Społecznej, w Morawianach i w Czyżanowicach. Blisko 27,5 miliona złotych dotacji z funduszy unijnych otrzymały władze Starachowic na poprawę komunikacji publicznej. To przede wszystkim działania w obszarze tej strategii niskoemisyjnej, poprawiający tą mobilność miejską. W ramach projektu zakupionych zostanie 7 niskoemisyjnych autobusów. Powstaną 2 zintegrowane centra przesiadkowe oraz zmodernizowane drogi, ciągi piesze, ścieżki rowerowe, wiadukty oraz baza MZK. Koszt całkowity projektu to ponad 43,5 miliona złotych. Smacznie, zdrowo i regionalnie. Mieszkańcy województwa oraz turyści mieli okazję posmakować regionalnych specjałów podczas 5. Świętokrzyskiego Festiwalu Smaków, który odbył się w Parku Etnograficznym w Tokarni. Swoje specjały zaprezentowali członkowie sieci Dziedzictwo Kulinarne, Gospodarstwa Agroturystyczne oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Wielkie serce Fundacji Miśka Zdziśka, Błękitny Promyk Nadziei do zbiórki plastikowych nakrętek stanęło przed Urzędem Marszałkowskim w Kielcach. Aby pomóc osobom niepełnosprawnym, niesamodzielnym i potrzebującym wsparcia, wystarczy wrzucić do niego nakrętki. Dodatkowo można pomóc także środowisku, gdyż jest to element segregacji śmieci.
wspomnienia żołnierzy 1. Dywizji Pancernej w otoczeniu eksponatów Parku Etnograficznego w Tokarni. Do 27 czerwca zapraszamy na multimedialną wystawę plenerową poświęconą postaci generała Stanisława Maczka. Zwiedzający będą mogli dowiedzieć się, jak przebiegały bitwy w roku 1939 i 1944, jak wyglądało życie codzienne na froncie oraz posłuchać nagrania głosu samego generała. Strażacy z powiatu skarżyskiego obchodzili swoje święto. Uroczyście poświęcono nowy wóz strażacki oraz otrzymany przez jednostkę sprzęt. Medale, odznaczenia oraz akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe z rąk marszałka Andrzeja Będkowskiego odebrali zasłużeni strażacy. Poznaliśmy nominowanych do nagrody Świętokrzyska Wiktoria. Kapituła pod przewodnictwem marszałka Andrzeja Będkowskiego wyłoniła kandydatów w trzech kategoriach – osobowość, samorządność oraz przedsiębiorczość. Zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się 25 czerwca w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. O ponad 2 miliony złotych wzrosło unijne dofinansowanie budowy kanalizacji i sieci wodociągowej w gminie Zagnańsk. Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej to ponad 11 km, zaś wodociągowej 1,5 km.